Sonaty na skrzypce solo Eugène Ysaÿe należą do tych utworów, do których skrzypkowie wracać mogą właściwie przez całe swoje życie, za każdym razem odnajdując w nich coś nowego, bądź odnajdując w sobie coś nowego. Według mnie to jeden z najpiękniejszych, ale i najbardziej wymagających opusów w całej literaturze skrzypcowej, będący świadectwem estetyki wykonawczej, swego rodzaju testamentem i zarazem pomnikiem kompozytora.